witam na moim kanale i zapraszam na premierowy odcinek z warstw strachu, Layers of Fear. Przygotujmy się na niezapomniany horror. Zobaczmy zatem. Jak widać, jest to moje pierwsze odpalenie. We wcześniejszą wersję tej gry coś tam pograłem, nie wiem, z 30 minut kiedyś na Playaku 4. Tak to w ogóle nie wiem, o co w tej grze biega i tak dalej. Epilepsja fotogenna. Ta gra korzysta z funkcji autozapisu, fajnie. Zalecamy grać w słuchawkach jak najbardziej. A zawsze gram w słuchawkach. Napisy, rozmiar napisów. Kiwanie głową. Panie. Transkrypcja tekstu. Tryb bezpieczny. By uniemożliwić wrogom zabicie cię. To tutaj są jacyś wrogowie. Użyj latarki i wciskają przycisk zamiast go przytrzymywać. W sumie. To by było ciekawe. Ostrzeżenie dotyczące wrażliwej treści. Nie, no co by. Rozumiem, że to wszystko jest wyłączone. Transkrypcja tekstu jest włączona. Dobra, lecimy, kurde. A tak w sumie nie zauważyłem. Jest jakaś grafika, jakość. Tryb jakości opiera się na limicie 30 klatek i funkcjach takich jak śledzenie promieni. W sumie ta gra jest dosyć wolna, więc może spróbuję w 30 klatkach się w cudzysłowie pomęczyć. Strasznie nie lubię ziarna filmowego. Ale dobra, zobaczymy, może będzie. Jakiś efekt, weźmy muzykę, może tak. Mamy lektora, efekty. Ej, dobra. To chyba tyle, nie? La vibrację. Nowa historia. Gamma Ray. Dostosuj gamę tak, aby najciemniejszy symbol był ledwo widoczny. Który jest najciemniejszy? Ten po lewej, rozumiem. Z oświetlenia wiem, że lepiej nie wyciemniaj za bardzo, gdy się na przykład nagrywa na YouTube'a, bo ten YouTube lubi ciemne miejsca bardzo poddać kompresji mocnej i wtedy kupę widać, że tak powiem. Dobra, oddajemy się historii. I once had it all. My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Dokładnie, odzyskasz co twoje. 10 lat ten, okej. Okay. Historia pierwsza. Ciemność widzę. Okej. Okay. Mamy płótno. Mamy tu drzwi. To prawie jak ten, Alan Wake 2.
Czy jakbyśmy zaczęli pisać na maszynie. O, to lubię. Widzę nogi. Lubię w grach chodzonych widzieć. O, w sumie dużo nie widzę, ale przynajmniej są jakieś buty. Co to? Zapalniczka? It made me think of your poem. Congratulations. Fajna, fajna, nie powiem. Okej. Okay. Zdjęcie. Toż to jakiś... Afroamerykanin. Dobra. Trzeba chłonąć fabułę. Słyszałem, że trzeba wszystkie teksty czytać i tak dalej. Znaczy... Notatki. Wtedy się dużo więcej człowiek dowie o świecie gry i ogólnie. A że ja lubię ten... Macać ściany, czy tak powiem. Czy tam lizać ściany, macać. Dobra, chodźmy dalej. Bardziej mnie przeraża to, że tu będą jakieś potwory ponoć. Skrót gra ten... Zaproponowała wyłączenie, żebym obrażeń nie dostawał. Gdzie my jesteśmy? Wygląda jak statek chyba. Nie no, statek z oknami. No weź przestań, człowieku. O, jakaś notatka. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us. And we are delighted Latarnia. To welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Transkrypcja? Aha, dobra. To o to chodziło. Ale muszę przyznać, że ta kartka po lewej z tymi fontami na tej kartce to wygląda jak tekstura starej daty, że tak powiem. Czyli jesteśmy w latarni morskiej. Tak jak pani weszła. Dobra, co my tu mamy? Ciekawego tu. W ogóle jest jakaś latarka, cokolwiek? Halo. O, jakie przybliżenie. Panie. Mogłaby gra... Czemu się drzwi same zamykają? Nie lubię, jak się drzwi same zamykają. Ciekawe, czy na zewnątrz będziemy wychodzić. Dobra. The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Autor zwycięskiego tekstu otrzyma okazję, aby napisać książkę na temat wspomnianej postaci w naszej latarni, która zostanie do tego specjalnie przystosowana. Fajnie. Latarnio. O, dobre. Przynajmniej drzwi się nie otwierają na zewnątrz. To mi się wydaje, że... Okej. Okay. Że wyjście na zewnątrz jest. Co my tu mamy? 1955. O, bracie. Ale nie ma daty zaznaczonej, który dzisiaj dzień. A to drugie dzieci jest telefon. Kiedyś tak się dzwoniło. Wybierało się numer, kręcąc ten... kółeczkiem. Kurde, los mnie swędzi. dobra. Mamy tutaj jakieś wejście zamknięte, oczywiście. Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Dokładnie tak. Zastanawiam się, czy by trochę tych napisów nie powiększyć. Że jak ktoś na telefonie będzie oglądał, a ja nie będę tego czytał. Napisy włączone, rozmiar napisów. Nie będzie, że tak. A, kibelek. To jest pralka przypominająca franie za czasów PRL-u. Widzę, że programiści lubią przemycać takie nasze smaczki. I'm an adult, mama. Crippled or not, I can take care of myself now. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Love you. Jestem dorosły, mamo, tak?
czemu tak przerwał gadkę, jakby myśmy z magnetofonu to odtwarzali. Może i niepełnosprawny, ale potrafię już o siebie zadbać. A. Okej. Okay. Niepełnosprawne. To jeżeli koleś jest... Ale w sensie jakim? Niepełnosprawne. Kuźwa. Się przestraszyłem. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Niektóre pomieszczenia są zamknięte. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. So it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Serio? Musimy pisać? Now that was a conversation I was too sober for. Zbyt trzeźwa. Mijając sprawę, że ja myślałem, że ja facetem kieruję. Ale okej. Wejście. Okej. Tu się nie da, przynajmniej na razie. Our sources say 428 entries have been submitted to the agency. The entry that won was surprising, to say the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer, and... Ciekawe, po co te wycinki gazet są tak jakby co? Mają nas zaniepokoić tym, że nie jesteśmy pierwszą osobą, która tutaj jest i coś pisze. Nasze źródła twierdzą, że do agencji wpłynęło 128 zgłoszeń. Zwycięska propozycja była delikatnie mówiąc zaskakująca. Jej autorką nie była uczona, ani też ktoś, komu odpowiednie wykształcenie pozwoliłoby zrozumieć życie. Nieczytelna. A raczej amatorka sensacji, twórczyni horrorów oraz... Rozumiem, że to jakaś super tajemnica ma być. Okay. Te wszystkie zamazane teksty i w ogóle. Ale tak jak na mój gust trochę za ciemno. Czyli tak, tu byliśmy, telefon zadzwonił, tu było zamknięte, gdyż ponieważ tak, tu jakieś kable biegną. Sobie, a tu już nie biegną. Ciekawe, te drzwi się nie zamknęły jednak same. Raz się zamykają, raz nie. Piękny obraz. Gdzie nas jeszcze nie było? Tu zaczęliśmy. Tu słychać jakby generator. La generatores. Dzień dobry. No tak, miotła się przewróciła. Miał mnie przestraszyć, tak? No ładnie, jest ładnie. Generator. Look, I'm aware of the rat's presence, okay? But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Aj, szczury. No i co, zasadniczo? Aha. Może muszę iść usiąść i ten... Zacząć pisać. No tak wychodzi. O! Ej, ale kalipa. Czemu tak się ściemniało dziwnie? Coś tutaj ten... Wyraźnie nie ten teges. Dobra. Zamykaj. My. Sami.
siadamy do pisania. I oczywiście szczury słychać. Co się stanęło? No serio? Miałaś pisać. Jaka cisza. Przestał generator działać. Czy się mylę? No serio, już gra zaczyna mnie straszyć. Nie no, generator działa. Może nowa kartka jakaś wpadła. Congratulations. Dobra. Może się otworzyły drzwi? Nie no, nie otworzyły się. O co biega? Halo. Tu już zaczynam się bać. Okej, drzwi się otworzyły. A, i tu mamy ten obraz pewnie. Szczury obraz. Oczywiście nie patrzę się na obraz. Dobra, spójrzmy się. Niech będzie. Już tu nas przerazi takiego. Ona też jest ten. Czarnoskóra. Widzę. Boję się odwrócić teraz. No obraz jak obraz, no co? Nie wiem, czego się spodziewać po tej grze. Czy ona mnie tu przestraszy? Aha. Nie, zaraz się... A czemu? Nie rozumiem. Gdzie chcesz dzwonić? Po pizzę? 4... Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Oj tak. Przerażająco na pewno. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Ja myślałem, że ona do swojego męża dzwoni. Dobra. Nie wiem. Idę pisać zatem na maszynie znowu. Zamykam. Maszyna aktywna, aktywna, dobra. Pisz, kobieto, pisz. Coś. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Każdy portret malowany z uczuciem jest portretem artysty, nie modela. Oscar Wilde. I coś takiego pamiętam, właśnie jakieś rezydencje. Chyba, że może ja grałem w demo tylko. Albo ta wersja jest rozszerzona leciutko. Jakby to jakieś takie pomieszczenie pamiętam. Proszę bardzo, jaki rozkoszny bobasek z kutachem. Dobra, nieważne. Co to? Co tu mają? O właśnie, bo już gramy kim innym teraz.
dziecięcy bucik. Grubo. Ciekawe, czy te obrazy są coś warte. A ta dziewczynka, jak się spogląda, to straszne to. Pierwsze pomieszczenie, ja już takie rzeczy widzę. Dobra. Ta, szczury. Pada deszczyk, pokropuje, a my tutaj... Zawsze mi się podobało w takich grach, że niby wchodzę po raz pierwszy i świeczki się palą. I te sprawy. Dobra, zajrzyjmy od prawej strony, co my tu mamy. Wygląda jakby... tu karty tarota jakieś układali. Są jakieś takie odbicia na stole. Że będziemy tu... To jakieś kajdanki wygląda jakby były. Dobra. Tu mamy paletę z farbami. Okej. Jak nic, malarka jakaś. Pusty obraz. Okej. Kolejne napisy. Others compare him to Van Eyck, and one awestruck critic who wished to Caravaggio went as far as to invoke, quote, the spirit of the great Leonardo. Any way you slice it, the exhibition proved an immense success. Its distinct style has been praised for its unique combination of Renaissance influences and more progressive techniques. The artist himself attended the event in the company of his beautiful fiancée, looking stunning in her black gown, revealed to us exclusively that the couple are indeed expected. Oczywiście tak wszystko ten poprzycinane, że nie wiadomo, który to rok i tak dalej. Ej, zdjęcie, oczywiście koleś jakiś zamazany. Ja nie mogę oczywiście odwrócić tego zdjęcia, pewnie niepodpisane. A ciekawe, że ten wycinek zabrał ze sobą, a zdjęcia nie wziął. Tak brzmi, jakby się nasilał ten deszcz. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such, decided not to act further than a prophylactic spray. Please treat this letter as a final warning. Or else, the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Czyli co? Tylko my te szczury widzimy? Może za dużo pijemy? O, tutaj też jakby czegoś brakuje. Jakiegoś zdjęcia. Ciekawe, czy będziemy to wszystko kompletować. Po coś. Flaszka. Bourbon. Spoko. Aha. Puste? Nie, coś jest. Tu oczywiście będzie... Chcę powiedzieć zamknięte. Ke. Ale do niczego mi się to w tym momencie nie przydaje, widzę. Okej. Karteczka. I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Okej. Okay. Czyli mamy klucz w naszym gabinecie. Tak, tylko gdzie nasz gabinet. Na razie zwiedzamy parterek, zobaczymy co tu dają. W sumie nie chcę za bardzo wchodzić do pomieszczeń. Zegar. Czy do czegoś mi się to przyda, że jest mniej więcej... zaraz. Za 2011 chyba, tak? Tu mamy schowek. Łapki na szczury, których nie ma ponoć. Ciekawe, czy mogę wejść w samolot. Jaka fizyka normalnie, panie. Dobra, co tu mamy? Kolejną pułapkę. Ktoś ma chyba świra na punkcie tych szczurów. Trutkę na szczury.
Fajnie. Masz szczurzy problem, zadzwoń szybko, efektywnie. Oho, wziął tą wizytówkę. W ogóle możemy jakoś ten przeglądać? Te nasze ten? Zasoby? Nic nie działa z tego, co widzę. On zbiera te kartki, nie wiem po co. Że trzeba będzie zadzwonić. Zamówić. Znowu płycie. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Oh, now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. We'll talk later. Aha. Ciekawe, kto to pisał. I znowu to zabrał. To musi być coś ważnego. Wygląda, jakbyście psa mieli. Tak mi wygląda. To była jakaś szuflada, Harlo. Nic nie ma chyba tutaj. Też nic nie ma. Dużo zabawek jakby takich dziecięcych. Zobaczmy, co tam w kiblu słychać. Well, łazience. O, proszę bardzo, woda się leje. O! Piękne lustro. Możemy światło zgasić? Czy nie możemy? Halo. Jak się światło gasi? A, nie mogę zgasić. Marnuje się tylko prąd. Dobra. Wody się nie da wyłączyć. Ale jesteśmy przystojni normalnie. Proteza łydki. Jak do cholery udało im się spieprzyć długość. To może my jesteśmy inwalidą? Aha, jest ta proteza. W sumie. A tu mamy wannę, tu mamy... Dobra, da się spuścić wodę? Nie wyleje się woda z kibla? Well, z toalety. O, jakie medale masz, kolega. Weteran wojenny. Dobra. A, tu jeszcze coś jest. Ale nic się nie da wziąć. Przynajmniej na tą chwilę. Za drzwiami nic nie ma, dobra. Zobaczmy zatem. W sumie nie wiem, czy jego gabinet jest na górze. Tutaj co dają? O nie. Na piwnicę przyjdzie czas. Ale jeszcze nie teraz. A tutaj co mamy ciekawego? Kuchnia, proszę bardzo. Ale to fanatycy obrazów. Kurde, taki wielki obraz. Jeżeli sam nie namalował. W sumie nie wiem, czy my gramy malarzem, czy jak. Farba, pozłasany róż, umbra palona, sienna, pędzle, razy 25. Odświeżacze powietrza, jabłka, wódka. O! 30 butelek wódki plus 10 kg jabłek i można żyć, nie? O! Papryka dzika. Ciekawe, czy będziemy jakieś danie może gotować. Ale pierdolik niezły, że tak się wyrażę. You be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know. In other words, get some sleep, you big dummy. Big dummy. Głup ptasie. Czyli jak nic jesteśmy malarzem w tym momencie. Kolejne drzwi.
tego, że jak będę musiał przed kimś uciekać. No wyobrażam sobie, że ta gra jest głównie takim chodzonym czymś. Ciekawe, że wszędzie się światło pali. Czemu na przykład jak to otworzyłem, nie powinienem sam zapalić tego światełka? Tylko wszystko się pali samo. Ale widzę, że on tak bez sensu, tutaj nic nie ma. Przynajmniej coś, czego nie wiem, że mam wziąć. Okej. Oparłem się o drzwi i one się zamknęły. Logiczne. Czyli zostały nam... Góra nam została. Tak? Bo tam był schowek, tu jest łazienka, tam kuchnia. Okej. Do piwnicy nie schowę. O nie. Nie, nie, nie. Przynajmniej nie w pierwszym odcinku. Kurde, ale to tych listów normalnie. Sick and tired of us talking through these notes. We live in the same house, for God's sake. Come talk to me when you're done. Before you go to sleep. No, w dzisiejszych czasach to byśmy ten SMS-ki sobie pisali. Zapewne. O, to takie jakby. Półpiętro? O, właśnie, bo tak w sumie wszedłem. A cóż to za obrazy tu mamy? Obrazy. Przepiękny koleś. Żebym się w nocy nie śnił czasem. O, i tu mamy salon. I fortepian jest. Wesoły domek. A człowiek mieszka całe życie w trzech pokojach. Kolejna karteczka. Don't wake me up. Niby kogo? To jest twoja sypialnia? Coś przez okno padło, czy mi się wydaje? No pierścionek, jak pierścionek to. Tak mi się wydaje. Tu jakaś dziura w szafie. Szkoda, że on jakoś nie kuca. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Kolejna wycinka. But just give her time. The incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, she was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years. Stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of his harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, there's more to performing music than enthusiasm and a pretty face. When asked if after witnessing last night's performance, he regrets these words, Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said, yes. We caught up. Aj, 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 ile to można czytać? Skrzypeczki. Okej. Kolejna szufladka. To wygląda jakby na pokój jakiejś damy. Kurczę, jakie wyrko. The long-awaited opening of the Galactic Department Store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined, although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The owner of the Galactic, Ronald Sheffield, has so far declined the comment on today's tragic events. Ronald? Ciekawe, po co nam ta wiadomość? La Perfume? Okej. Wyraźnie. To jest pokój kobiety. Co na papier toaletowy tu ma? Trzeba uważać, może ma gdzieś tutaj. Nieważne. Wygląda na co?
bandaże. Okej. Laska. Serio? Taka jest starsza kobieta chyba. Myślałem, że to nocnik stoi na tym. Sorry. Couldn't sleep. The legs been acting up again. Figured I might as well do some work. I love you. A to może ich wspólna sypialnia. Ławka jest, kurde, nie rozumiem. My jesteśmy inwalidą, czy kto? Nie kumam. Ale się kiedyś dowiemy, przepraszam. Przyszedłem stamtąd. Zobaczmy, co tu dają. Zamknięte. Fajnie. La pianino. O, nuty jakieś. I co? Strasznie się zamknęło. Trochę jakby ten dźwięk się opóźnił, takie miałem wrażenie. Lepszy by był efekt, jakby ten fortepian się zamykał i by ten, no, akurat w tym momencie piorun był, ale czy tam grzmot. Ale coś chyba się nie zgrało. Znowu tutaj jakby widać, że coś na tym stole leżało. Odcisk noża. Tak jakby tu nóż leżał. Ciekawe, czy to są podpowiedzi do czegoś nam potrzebne. Czyli tak, tam byłem. Tu możemy iść. Tak pięknie drzwi uchylone zapraszają. To wygląda na... chyba nasz gabinet, nie? Super pajzel, że tak powiem. Dobra, zobaczmy notatkę po prawej. One simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place. For old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task. Because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel you submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to a payment in advance. Please, get your shit together. Stary znajomy. Chciałbym zobaczyć te obrazki, które on namalował. Musiało być fajne. Tu nic nie ma. Od razu jabłko i wódkę. No, w końcu zamówił. Drabina się przewróciła, bo tak. Kurde, myślałem, że to pistolet jakiś. Co to jest? Słuchawka? Bezprzewodowa? Dobra, ja tam się nie kłócę, panie. Dobra, co my tu mamy? Kolejnego pistolet? Ciekawe, czy się przyda. Piękne obrazy kolega maluje. I w kominku napalone, człowieku. Normalnie, jakby ktoś tu był. Pędzle. Ciekawe jestem, czy warto to zapamiętać, bo będzie gra w którymś momencie wymagała, żebym coś namalował, jakieś pędzle brał. Dobra, no mamy klucz do tamtego pokoju. Kolejną wiadomość. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Aha. Czyli on napisał to na górze, a to, co było kobiecym głosem, to ona napisała. Well, co, moja żona? Aj. A, jest i czerwony kapturek, proszę bardzo. Ha. Chciałem zobaczyć te ilustracje i mam je. Fajne. Coś nie nadaje do książki dla dzieci. Spoko jest. Dla mnie bomba.
i znowu je zabrał. Ciekawe. Po cholerę mi ta słuchawka tutaj. Mam nadzieję, że nie będę musiał właśnie ją wziąć i tam gdzieś odłożyć na miejsce, ale w tym momencie mogę tylko ją zbadać i tyle. A on nawet nic nie powie. Ten mój bohater w ogóle coś mówił? Chyba nic. Dobra, to możemy jeszcze otworzyć. Chciałbym jakąś latarkę dostać. Ale zupełnie tutaj nie ma żadnego menu. Nic. Podnoszę rzeczy, gdzie się chowam, ale gdzie to nie wiem. I po co? Co mi się zamknął przed nosem? No właśnie jakoś tak chciałem powiedzieć, że mnie przestraszy coś. Zamknięte. To rozumiem, pokój naszego dziecka. Ciekawe, czy mieliśmy syna czy córkę, ale sądząc po wystroju, to raczej córa była. Tak mi się wydaje. Te lalki bardziej przerażają jak te. Ciekawe, czy córka miała ten u nas talent jakiś. Cóż mogła trzymać w szufladzie? Może jakieś narkotyki? Daddy's here. Że co, kurde? Ty, tatuś, jesteś dziwna. Wiem, że tutaj coś jest do podniesienia, ale zobaczę. Szufladę. Jakaś kobieta. Co ona i... To ten po lewej nie wygląda na tatusia. Serio? Schowałeś to? Może się przyda. Zobaczmy to. Czemu róż? Aha. W sensie ten. O. Cały pokój ma w różu. No dobra, no nie ma w różu, ale o, takie pastele są. Bez przesady. Dobra, myślę, że idę otworzę tamten pokój. I starczy mi na dzisiaj wrażeń. Niby nic się nie dzieje, ale jakaś taka atmosfera się zagęszcza. Ciekawe, czy te obrazy będą się zmieniać. W sumie. Co to jest? Jakaś kobieta? Pójdź wodę. Weź mnie zagarnij, strasz. Człowiek tutaj ten. Obrazy ogląda tutaj. Już jest północy? Nie, to jest trzecia w nocy. Jak? Coś tutaj nie gra. Dobra, wbijamy do tego pokoju. Może się przestraszymy. Na dół na pewno dzisiaj nie zajdę. O nie. A, i to jest nasz ten cudowny obraz. Okay. Nasza pracownia. Co tu no, mamy? This is private. Nie kumam. Może nasza żona malowała? Nie, no my malowaliśmy. Przynajmniej czerwonego kapturka. Tutaj modelka mogła usiąść. Okej. Okay. Co tu mamy? Jakąś La Chaffee zamknięte? Serio? Ale hamowa. Tutaj pewnie farba jest. To mamy otwarte, ale nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tu były jakieś obrazki, ale zginęły. Małe łapki, jakby szczury chodziły. Okej. Kurde, myślałem, że
ktoś za mną stoi. O, taki cień to był, a to świeczka. O, ta gra to normalnie. O, to już widziałem chyba to zdjęcie. Tfu, obraz. Dobra. Ej, co tutaj mamy? Nic nie mamy. Dobra, odsłaniajmy nasze dzieło. Przestraszmy się może na dzisiaj coś. No normalnie. Super. Getty. Że co ten napis? Two souls. So passionate. So talented. And yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family. Peaceful life. Betrayal of everything that made them both artists. And yet, they clung to it. No i? Myślałem, że coś tutaj będzie na tym obrazie. No dobra, zobaczmy jeszcze. Bo teraz przypuszczam, że coś się zmieni na zewnątrz. A nie mogę tej drzwi do siebie otworzyć? Ja nie mogę, tylko na zewnątrz. A to się nie zmieniło coś? Układ pomieszczeń? Coś mi tu nie pasuje. O, już nie mogę wejść. Fajnie. Zarezerwujcie ten dzień dla nas. Mają przyjemność zaprosić na wesele, które odbędzie się w sobotę 9 czerwca w kaplicy Świętego Łukasza o godzinie 14. I oczywiście nie wiadomo, kto kogo zaprasza i takie tam. O, siekiera, jabłka, marchewka. To na pewno coś znaczy. Dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy w ogóle. Jakoś za czysto jest. Dziwne. Tak jakby bez wyjścia. Oscar Wilde. Dorian Gray. Może ten, pieśń twarzy Graya. Graya. Piękny napis. Kurwa, D. Weź mnie, nie straż grą. Chciałem przeczytać, co tam jest napisane i... Zaczynają się strachy. tak. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Pianino. Dobra, coś się teraz na koniec wydarzy, jestem pewien. Znowu się rozkład pomieszczeń zmienił? O, co tu biega? They don't understand what it takes to make a good painting. The work doesn't start with the brush. Just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Tu się da w ogóle jakoś save'ować? Cokolwiek? W ogóle... Jest tutaj... kazane właśnie sterowanie? Interakcja, zbliżenie, kuc... O, kuca się da, proszę bardzo. I biegać się da? Serio? Latarka. Ale to... Przypuszczam, że nie mam latarki. Przeczytaj notatkę. Czyli mamy kucanie, tak? No nie działa nic. Czyli jeszcze jesteśmy na takim etapie, gdzie... się nie da nic wykucać.
Kolejna jakaś notatka. Nie, to tylko płótno, jakieś wieża. Okej. Okay. Aha, to jakaś część obrazka. Będziemy składać obrazek. Okej. Okay. Ale już powoli się szykuję, żeby zakończyć. Nie pamiętam ostatnio, kiedy wziąłem te. Ostatnio, kiedy mogłem ruszyć wolno. Kiedy ostatnio je nosiłam? Nie rozumiem. Pierwszy krok jest najtrudniejszy. Dobra, zobaczmy jeszcze, co się kryje za tymi drzwiami. Jestem ciekawy, jak gra sygnalizuje, że zrobiła zapis. Dobra, pierdykam, to jest ostatnie już pomieszczenie, bo tak ta gra wciąga niesamowicie, a ja nie mam... Chcę iść spać, się wyspać na jutro. Tutaj nic nie ma ciekawego. Mamy to do otwarcia, ale klucza nie mamy, tak? Po co nam ten kawałek obrazka? O, coś się tu da otworzyć? Przecież, kurde, to było zamknięte. Nie rozumiem tego. Znaczy, to nie jest rozumieć. Ten gość ma po prostu takie zjazdy, że ja pierdziłem. Że co? Dobre, dobre, podoba mi się. Jakby lustrzane odbicie tego pomieszczenia. Ciekawe. Dobre, a tu mamy klucz, proszę bardzo. I przejście się już zamknęło. A, się przenieśliśmy jakby z powrotem do tego samego pomieszczenia. Okej. Okay. Aha. Jezu, jak to się wszystko zmienia. Fajny portret. Dobra, otwórzmy na koniec. Zobaczmy, co tu mamy. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Aha. Takie szczegóły to ja lubię. I'm not that round. Okay. Dobra, bo już będzie godzina zaraz. A nie chcę ponad godzinę przekraczać. Gierka... Dziwna, nie powiem. Bardziej mi przeraża myśl taka, że to będą jakieś potwory, które, od których mogę zginąć. Lubię się bać, ale na zasadzie właśnie takiej, gdzie sobie po prostu badam i coś tam od czasu do czasu mnie przerazi, ale no właśnie jak na przykład, że był obraz i teraz jest taki, iż, że jakiś potworek będzie mnie ganiał. Mam nadzieję, że tak może nie będzie, ale no biorąc pod uwagę, że była funkcja wyłączenia obrażeń od tego potwora, to chyba... No, może trochę przeszkadzać. Jeżeli bardzo będzie mi to, że powiem, wchodziło w odbiorze gry, to sobie włączę tamtą funkcję i tyle, ale generalnie wolałbym sobie pochodzić i rozgryzać tajemnicę, o co biega w tym domu z tą latarnią i tak dalej. Niż jakby przepycha się z jakimiś potworami. No nic. Dzięki za obejrzenie tego pierwszego odcinka i cóż, no zapraszam w kolejny piątek wieczorem na kolejny z tej serii. Hej.